Hej, witam was, ja jestem Korgrims, a to jest gra Overwatch. I będziemy teraz grali. Tyle. To jest gra, w którą gram bardzo dużo, ale zaniedbałem ją na YouTube. Zobaczymy, jak mam FPS-y z nagrywaniem. Tam na górze widzicie. Mam... No i chuj trochę. No i chuj. Mam... Domyślnie mam zalokowane FPS-y na 70. Bo po prostu nie potrzebuję, żeby mi karta więcej generowała, bo to by było bez sensu. Bo i tak więcej, większej ilości nie zobaczę. Natomiast chciałbym, żeby były stabilne powyżej 60. No bo tak to bez lokowania mi ciągnie bez problemu około 200. No to jest kompletnie zbędne, mi się tylko karta grzeje bez sensu. A tak to jest właśnie poniżej tych 70 stopni. Nawet. No. No i tyle. Mamy złomiarza? Nie mamy złomiarza. Taki tip. Tutaj oczywiście zaraz wrócę do was. Jeśli jesteście złomiarzem, rzucajcie tam bombę i trapa pod drzwi od razu. 90% typów jak wyjdzie, to możecie zdobyć nawet double killa albo triple. Bo tak, tak to działa. Czekaj. Zaraz się go tutaj ściągnie. Ich się tutaj ściągnie. Kam, gościu. Kurwa, Hanzo. Hanzo to mi na hita ściągnie. Kurwo. Nie, Mejser tutaj. Mejser nie za dużo zrobię. No złomiarza właśnie wezmę. Mówię właśnie, Overwatch to jest gra, w którą dużo się zagrywam, a na YouTube'a praktycznie nic się nie pojawiło, to takie trochę... słabe. Jaka jest moja ulubiona postać? Wydaje mi się, że McCree, May, doktor, nie doktor, to Diva po prostu. I... A, AFK jest, dobra, to mamy free killa. Chyba to potrzebuje healera cały czas. Jakby mi na przykład właśnie teraz łaska. Zawsze właśnie mylę łaskę z karmą, nie wiem czemu. W której grze była karma? Chowamy się teraz. Chyba karma była w LoLu, z tego co pamiętam. Zdychaj. Łaska jest taka, że no, ruchałbym, ale tak poza tym muszę ją zabić, jeśli jest przeciwnie w drużynie. Kurwa, nie, proszę. Dobra, jest, dzięki. Młyn się musi kręcić. No i fajnie, taki team to ja lubię. Młyn się kręci. W dobrym miejscu, w fajny sposób defujemy. Kurwa. Chwilę za... wcześnie. Zrobiłem. Nie. To co tam zaraszował? Genji chyba. Nie, to niech on tutaj wróci. Nie ogarnia pod którym jest Voice Chat. Zaraz to zobaczymy. Spodziewam się, że będzie większa temperatura grafiki.
Dwa, chwilę, dobra, muszę zobaczyć. Tylda. Zobacz, nie, to chyba nie tylda. Byłem to pewien. Nie, nie wykrywam chyba nawet mikro. Trudno. Wygramy to z palcem tutaj. Tym jest strasznie nieogarnięty. Niby mamy te 50 levele i tak dalej, ale gówno im to daje. Grałem jak jakiś noby kompletnie. Nie ma opcji. Dobra. Genji będzie miał pewnie PS-a. O. No, ale spoko, no. To przed chwilą musiało być, no. Nice. Dobra, to ogarnę tego wojszczota i za chwilę wracamy. Dobra, widzimy się w następnym meczu. I nie mamy tanka, to chcą atakować. To biwa. I to chyba działa jednak pod tym. Pod Tyldą. W ogóle ile z, jak się można wielu rzeczy dowiedzieć z takich różnych pierdów? Na przykład to, że ten znak to Tylda, to się dowiedziałem ze Scooby-Doo i to już dobrych wiele lat temu. Pamiętam, że właśnie jeszcze jak tam oglądałem, to jest Scooby-Doo, w ogóle uwielbiałem Scooby-Doo. Świetna bajka, moja ulubiona. To właśnie tam był jakiś odcinek, że Fred... tam był jakiś napis Maniana, czy coś takiego. I tam powiedział, że o, a ten znak to Tylda. I od tego momentu pamiętam, że to jest właśnie Tylda. Chyba, że teraz strzelam Fela, to jest inny znak, ale... u mnie to jest możliwe. Jest tam ktoś... nie... chyba nie, czysto. Pewnie tam gdzieś na dachu siedzą, albo za ścianką. Ale raczej powinno szybko pójść. Dobra, trzeba to jakoś fajnie ogarnąć teraz. Ja to zrobię tak. Jaha. Kurwo. Dobra, ogarnęła. Kurwa. Dobra, zjebany. Kurwa. Dobra. Zjebałem, to nie było fajne. To jest, nie wiem, to się nie wyświetla, że ja wtedy mówię. To jest takie dziwne dla mnie. Niby dźwięk jest, że coś tam aktywowałem, tylko że to nie to. Nie no, Reinhardta potrzebujemy bardziej od tej diwy. Kurwa, aj, dobra, byłem bliski fejla. Źle wymierzyłem. Zapraszam. Prawie mnie Tim by zabił. No, dzięki. No i mamy. Czekaj, czy leci? Chyba nie. Ale leciałoby. Dobra sytuacja. Dziękuję. Zrobiony. I teraz musimy się tam wybić drużynowo. Ciekawe, czy to w życiu jeszcze działa.
Dzięki. No i pograne. Dziękuję, pozdrawiam. To będą właśnie takie krótkie odcinki z Overwatcha, tak jak tam wcześniej było z różnych takich, nie, chyba Hearthstone'a, czy czegoś tam jeszcze. Wszystko. Może będę miał play w sameczu, nie sądzę, ale może. Nie. A, trudno. Musimy. Mówi. Kurwa, to była duża moja zasługa, to też powinienem dostać. No bo ten typ w sumie tylko jednego zabił. Dam łasce. Lubię dawać healerom, bo rzadko kiedy ktoś chce nim być. Tak, o, ten inny mecz. A, jeszcze jeden, co pan? A, dupa. Bo był ten teraz event z Rio i oni powinni coś zmienić z tym dropem, bo no fajnie, są te skrzynki, tylko no zanim się wyleweluje ole te 22 tysiące punktów, no to trochę trwa i no sorry, mi się udało tylko tak wylewelować dwa poziomy, więc trochę słabe to jest. Powinni zwiększyć na przykład te dropy, robić takie i eventy, za które by można było dostać te skrzynki. Czyli na przykład, nie wiem, misja tygodniowa, o, to by było spoko. Czy na przykład, no bo dzienne misje to by to raczej było słabe. Albo inaczej właśnie, żeby wykonywać codziennie jakąś tam misję, numbani, tutaj Bastion. Lubię Zniatę, jego teksty. Najbardziej mi się podobały właśnie te teksty z Niaty, Gandziego i Hanzo. Jak najbardziej spoko są. Najmniej bym się utożsamiał chyba z wieprzem. Czekajcie, ta sekret tutaj mam wejść. Bo ja rzadko kiedy gram na kamperskich pozycjach. Zazwyczaj to wolę, że szorzo i lecimy, chyba jedziemy z głównym. A tutaj, no to teraz muszę trochę przykampić tym bastionem i. Tak, to tędy muszę wejść. Już tyle w to gram, nawet nie znam map całej w praktyce. W ogóle fajny jest ten. Co to się nazywa? Ta animacja, ostatni bastion. Bardzo miło dla oka, no ale czego się można było spodziewać w przypadku Blizzarda? Czy tu będzie dobra pozycja? Tak, będzie dobra pozycja. Nie, trochę bliżej. Oby nie mieli wieprza, bo wieprz tu mi ściągnie. Kurwa, dobrze rzucę tym. Mają wieprze. Nie, sorry, to diva. Źle zrobiłem, wysunąłem się za bardzo do przodu. Powinien stać tam, gdzie w tej właśnie pozycji byłem na początku. Był ten skin właśnie, ostatni bastion. To spoko, fajnie. Pani nie ma, zbija z punktu. Za bramę chamie, bo cię odholuje. Nie ma. Już bijam. Dobra, utrzymałem mnie się przez chwilę, chociaż tyle. O kurwa, moment. Muszę wejść na pozycję, chyba nie. Tu to mnie ściągnie, tak, o, muszę stać. Ale wy nie idźcie tam, tylko wyciągajcie tutaj. No jesteś trupem. Dziękuję, pozdrawiam. Zrobił błąd, bo przyciągnął tam tego typa, a nie mnie.
Jakby zniszczył mnie, to by mieli czysty punkt, czyste wejście. A, dobra. Mnie oni muszą tylko coverować właśnie od Genji'ego, bo on jest w stanie mnie rozwalić. Mają dwie divy. Tam coś mi mignęło. A, chyba tylko tak mi mignęło. No, dawaj, typie. Nie, spokojnie, defujemy w tym miejscu. Dwie minuty, damy spokój, damy radę. Tylko spokojnie. To, co ja zawsze mówię w każdej grze, że trzeba być spokojnym i myśleć po prostu, co się robi. Nie chowa się tam, tylko mi go tutaj wypchnij. Dopiero złomierz był. Tutaj jest złomierz, dobra. Reload przy okazji. A niech ktoś pilnuje tego wejścia, bo ten jeden z nim nie da rady. Kurwa, to jest to właśnie, o czym mówię. Wiedziałem. Po prostu, kurwa, wiedziałem. Dzięki. Spierdalam. Dobra. Mam ult. Jak ktoś ma ten ult, to lepiej, żebym go zachował jeszcze. Żebym go zachował. Dobra, o, dobra, zjebałem. Kurwa, dobra, nie, dobra, są nasi jeszcze na punkcie, to się uda. Och, chowajcie się, chowaj. Dobra, zniata zaorał. To jest właśnie głupie, że często jak soldier rzuca tego ulta, to ludzie nagle wychodzą i starają się go zabić. Nie, wtedy należy te, ile to trwa, nie wiem, skróciutko, nie wiem, jakieś 5-7 sekund, tak myślę. To niech po prostu się schowają i tyle. Schować się, przeczekać, on się tam stryka z tego i tyle. I później go już jedziemy normalnie. A tak, no to co to fajnie. Dobra, brązowy medal do likwidacji, super. Super partia. A wiem, tak to nic nie widzę tam. Kurwa, ooo! Myli mi się cały czas ten shift z E. Please, defujcie do F. Kurwa, już jadę. Jadę wam wpierdolić. Teraz mogę ulta właśnie włączyć. Coming. Dadzą radę, chyba. Chyba będzie place meczu. No, jak mi się wydaje. A, zginąłem trudno. A to chyba będzie place meczu. Tylko dla Koko. Najlepsze zagranie meczu. Zostaw dla żołnierza. To mogę dać. Nie no, Soldier się dobrze robi. I tyle. Dzięki za to, że oglądaliście to wszystko w tym odcinku. Będzie na pewno więcej, nie wiem kiedy. I tyle. Dzięki, że oglądaliście. Chyba, że to jeszcze dostanę nawet, to może skrzynka otworzę. Nie dostanę niestety. No to nic. Dzięki, że oglądaliście. Hejos.